chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Widzę, wygrał z Juventusem, a no później przegrali sromotnie z Ipswich Town. Ale oni wtedy wygrali Puchar UEFA. Championship, jak walczysz o awans w barażach, możesz wygrać 7-0 u siebie, a wygrasz 1-0 na wyjeździe, jest dogrywka. A to zupełnie mówisz o innym systemie, bo tu mówię, że tylko bramki wyjazdowe nie będą się Nie, no w Anglii w Championship, jak walczysz, gra szósta drużyna z trzecią, czwarta z piątą, trzecia z czwartą, grają o awans do Premier League, to masz tak, że możesz przegrać u siebie 8-0, pojedziesz, wygrasz na wyjeździe 1-0 i to już jest dogrywka i potem karne. Mhm. Zwycięstwo za zwycięstwo liczy się porówno, nieważna ilość bramek. A to akurat trochę głupie chyba. No nie wiem, no, ale tak jest u nich, bo tam szósta drużyna, przecież trzy razy z rzędu zrobiła szósta drużyna z Championship awans do Premier League, pokonując pierwsze... Dobrze, że nie mamy pytań o Championship, bo... No właśnie, nie mielibyśmy szans. Ale powiem ci ciekawostkę, siódma najbogatsza liga w Europie, tak na przyszłość, żebyś sobie wiedział. Mam 5 minut. Mogę jedną rzecz tylko wyjaśnić? Jaką? Jedną rzecz, moją. Szybko. Podałem taką wiadomość raz tutaj u was w programie, że można mecz wygrać 7-1, a potem przegrać, bo się bramki nie liczą. Okazało się, że to było w 2006 roku, kiedy byłem w Anglii. Trzeba się na angielski się trzeba zapisać. Dokładnie. Mój angielski był na tyle słaby, że źle zrozumiałem, ale coś w tym jest, co mówiłem, bo w Anglii prezes Boniek też nie zrozumiał, nie chodziło o Ligę Mistrzów, tylko Championship, czyli drugą ligę angielską. W barażach jest tak, możesz u siebie wygrać 7-1, przegrasz 6-0 na wyjeździe i tak jest dogrywka. Bramki się wtedy przy równych ilościach bramki się nie liczą. Tylko tyle chciałem.